Topli... Nie. Nie, nie, nie. Witam wszystkich serdecznie. Tu Atian z kanału Predators Farm. Takiego chuja. Tutaj duży Adrian. Oczywiście z Predator Farms. Jest mój uczeń, kurwa, ten mechanik. Jak ty się, kurwa, nazywasz? Adam. Z chujami nie gada, czyli z klaunami. Słuchajcie, wysłał mi chłopczyk, 5-letni, z przedszkola z... w województwie tym, jak to się nazywa, kurwa? Lubelskim, z Parszewa. Tam, gdzie części do ruskiego sprzedają. W przedszkole pamiętam, że numer 5, na imię ma chyba Sylwek. Wysłał mi taki film, żeby pomóc, kurwa, Grzesiowi, co gra o tron. A teraz walczy o przetrwanie, tak? Tak jest. Pomagamy mu? Możemy. Ty, ale Grzesiek, kurwa, film kiedy na mnie nagrał. Nieważne jak chciał, wyszło mi na plus, bo suby się w ciągu 2 dni potroiły. Z 300 doszło prawie do 1000, nie? Dobra, pomożemy Grzesiowi, a teraz głos zabierze ten mały pseckolak z Parszewa, pseckole numer 5. Później po nim nasz kolega z Loży Szyderców. Film pod tytułem Żarówka. Jak ćmy lgną do światła. Adaś, coś jeszcze powiesz? Nie mam siły. Nie masz siły, no ja też nie mam siły. Czyli wszystkich fajnych ludzi... O, Leszki się tłuką. Pozdrawiamy Leszka, czyli szefa prawie że Loży Szyderców. Loży Szyderców, kolegów i koleżanki, wszystkich widzów. I uważnie oglądajcie materiał małego pseckolaka, bo jest czaderski. Oczywiście rolnik, który szuka sponsorów Żarówka, też jest super. No i wiadomo. Pozdrawiamy kogo, tak? Klauna. I? Bolka. I Bolka. Czyli miłego oglądania. Cześć, jestem Sylwek i mam 5 lat. I oglądałem ostatni pana odcinek. O tej filmie, co chudych byków panu zakontraktowali. I teraz chciał pana wykończyć. Mój tata powiedział, że już uj po chłopie i dlatego pan uciekł do Niemiec. Więc postanowiłem nagrać do dużego Adriana, bo on po jeszcze pisać nie umiem, a on panu pomoże ze swoją lożą Szyderców, jest jak mafia i on takie tematy załatwia szybko. Bo nie chciałbym, żeby te odbików coś panu zrobiły, bo lubię oglądać pana filmiki, jak pan napierdalał te byki i ten żetol się psuł i koło we Władku odpadło i wiele innych. Mam nadzieję, że ta zrzutka pieniędzy, która jest, to pan nie jest taki typowy aglozieblak i się podzieli ze mną, jak wszystko się zakończy dobrze. Bo wie pan, lubię grać Flaminga, a i chciałbym nową konsolę PlayStation. Pozdrawiam, Sylwek. Pochwalony Batman. Wiesz, co ja teraz robię? Wypatruję sponsorów. Może by mi zasponsorowali jakieś fajne księżyto, pszenice, a może jakieś opryski. No i patrzę i ciemno. Nikogo nie widzę. Pa! Dalej sponsorów nie widać. Co tu robić? Jedynie ćmy. Nie ma to jak w Bollywoodzie. Tam się wszystko spełnia. Pozdrawiam. Siema. I się nie ma.
Nara.